Kolejny odcinek Samoobrona dla nas, czyli dla osób z niepełnosprawnościami, tak jak ja jestem. Dzisiaj pokażemy, co można zrobić, kiedy przeciwnik będzie chciał chwycić z przodu, uchwyt z przodu, oburącz. No nie wziąłem kimono, ale to dokładnie. Trudna technika, tylko nie za włosy, Rafał. Dobra. Trudna technika, bo jak ktoś ma siłę i będzie przyciągał, prawda, trzeba się przyciągać, trzeba uważać na to, żeby ktoś głową ci nie przywalił. Dlatego dobra pozycja jest taka, muszę zauważyć, żeby nie stać tak, tylko o, w ten sposób. Przy takiej szampaninie najlepsze by było judo. Super, no ale to nie w naszym wydaniu. Bo tutaj by można było zrobić piękny rzut, podcięcie i tak dalej. My się znowu będziemy posiłkować naszymi uderzeniami z kung fu i dzisiaj skała. W tej sytuacji samoobrona. Raz, dwa uderzenia. Oczywiście tutaj trzeba powiedzieć tej instytucji obrony koniecznej, trzeba uważać, bo to jest bardzo niebezpieczne. Pokazywałem wam ostatnio sieć tętnic, więc to nie jest takie proste, ale trzeba uważać, a niekiedy nie ma wyjścia. O, raz, uderzenie w ten sposób. Te same uderzenie, lewa skała, sobie wyobraźcie takie uderzenie uszy. Ból jest niesamowity, prawda? Jeśli chodzi o samo uwolnienia, można kombinować różnymi technikami. Tu, prawda, raz, o, przechodzimy, trzymamy, boimy się tak, tu, o. Trzymamy Rafałeczka tu za oczkę i tak dalej. Ale to może być trudne. Chyba, że pytasz, bo nie za włosy. O, można go zmiękczyć. To się nazywa orzeszki. Nie wiem czemu, ale w kung fu to się nazywa orzeszki. To jest technika. O, blokujemy kciuk. Zaraz pokażę na akiwarze, blokujemy kciuk. I uderzamy tutaj. Nie? Rafał, co czuć? Czuć. Wtedy on to puści, można się uwolnić i zatkać siodełko. Takie kombinacje. Jeszcze raz trzymaj, bo nie da włosy. System dźwigni może być dla was trudny, prawda? Ten system dźwigni może być trudny. Jak ktoś ma siłę i trzyma, to trzeba go po prostu. Trzymaj jeszcze raz, zwiększyć. To samo tu, o! Dwa uderzenia. A tu są te arterie nerwowe, które idą z mózgu na cały organizm. O, w ten sposób jest w szok, nie? O, jak czujesz to? Jeszcze siłą to uderzenie chcesz dać. Raz, o, tu. O. Dwa uderzenia. I teraz, dobra, pójdźmy już. Teraz pokażemy tą energię. Ja tylko pokażę, jeszcze nie. Ja tylko pokażę to, co było z Rafałem. O, dobrze. Zobaczcie, jaka jest siła uderzenia. Ktoś mnie chwycił. Ua! Teraz uszy, nie? Teraz, o, proszę zauważyć. Nie łamie mi się. O, nie łamie mi się. Nie łamie mi się, ale wy na razie tego robić nie będziecie. Bo chodzi o bezpieczeństwo. Do pracy musicie iść. No, ale tylko po prostu na waszą wyobraźnię działam, że coś takiego jest. Obniżyć, jak ktoś chwyci, obniżyć, o, w ten sposób. Samo jest tu, o, raz, wjęło się, nie? W ten sposób uderzyć. No i teraz też pokażemy trochę energią, przytul się. O, przytulił się Rafał do naszego chopka. Jeżeli byśmy chcieli uderzyć w ten sposób, jest to proste, nie? Ale ja znowu w tym cyklu tajemnice tai chi pokażę, jak można kumulować naszą energię do uderzenia. Proszę zauważyć. Raz, o. Nie? O. Raz. Oczywiście byłoby łatwiej. Zobaczcie, lepiej mi wychodzi energia tu, niż z samego uderzenia. Nie? Raz. O. Wdech. Tak chuj tam spodobał. Okej, dobra, teraz jademy tajfit. Możesz wyłączyć.